dni doświadczenie, w którym najpierw uzyskamy rozcieńczony kwas siarkowy, a potem sprawdzimy, jak reaguje on na różne substancje, np. cynk czy żelazo. Do doświadczenia potrzebne są kwaśny siarczan sodu, czysta woda w zlewce oraz czysta probówka. Kwaśny siarczan sodu, czyli NaHSO4, ma stałą konsystencję, dość drobną, przypomina kulkowaty cukier. Jest niebezpieczny dla skóry i dla oczu. Rozcieńczony kwas siarkowy uzyskamy mocząc, a w zasadzie zalewając kwaśny siarczan sodu wodą. Substancja rozpuściła się w wodzie, otrzymaliśmy rozcieńczony kwas siarkowy. Uzyskany rozcieńczony kwas siarkowy wlewamy ostrożnie do drugiej próbówki. Może troszkę za dużo. Odlewamy. Czyli są 2 cm. Wystarczy. Do próbówki wrzucamy granulkę cynku. Obserwujemy, cynk reaguje z kwasem siarkowym, tworząc bąbelki wodowe. Do probówki dodajemy roztwór siarczanu miedzi. Bezpieczniej będzie robić to pipetą. Dokładamy roztwór siarczanu miedzi do probówki i zatykamy probówkę. Na zbliżeniu widać bardzo dużo małych pęcherzyków wodoru. Do wstępnie oczyszczonej zlewki wsypaliśmy troszkę proszku żelaza. Sprawdzimy teraz działanie rozcieńczonego kwasu siarkowego na żelazo. Żeby nie przelać, użyjemy pipety. Teraz mieszamy kwas siarkowy z żelazem. Użyjemy tego szklanego pęcherzyka. Na zbliżeniu widać reakcję żelaza w proszku z rozcieńczonym kwasem siarkowym. Wydzielają się wtedy pęcherzyki gazu. Do ostatniej probówki wrzucam kawałek miedzi. Na zbliżeniu widać, iż miedź nie reaguje z kwasem siarkowym. Nie wydzielają się pęcherzyki wodoru. Większość metali reaguje z kwasem siarkowym. W wyniku tej reakcji powstają odpowiednio sól metalu i wodór. Miedź nie reaguje z kwasem siarkowym, ponieważ nie wypiera wodoru z kwasu. W doświadczeniu zaprezentuję reakcję kwasu winowego z dwoma węglanami, węglanem wapnia i węglanem sodu. Najpierw wsypuję węglan wapnia do probówki. Żeby zrobić to precyzyjniej, użyję tego łyżeczki. W następnej kolejności do drugiej promówki wsypiemy węglan sodu. Następnie wsypujemy bardzo delikatnie kwas winowy na łyżeczkę. Teraz
wsypujemy ten sam kwas do wody, tworząc roztwór kwasowinowego. Oraz mieszamy do szklanym brącikiem. Teraz delikatnie dodamy kwas miodowy do wyglądów do wydania wody. Na zbliżeniu widzimy, iż mieszanina bardzo mocno burzy się. Cząsteczki wapnia, wyglądu wapnia, podskakują w kwasie winowym. Kwas winowy intensywnie reaguje z wyglądem wapnia, wydzielając dwutlenek węgla. Następnie dolewamy kwas winowy do węglanu sodu. Widzimy, ich mieszanina bardzo mocno burzy się, syczy i tworzy bąbelki. Bąbelki w dwutlenku węgla. Aby pokazać intensywność procesu, do probówki z kwasem winowym na probówkę naciągnęliśmy balonik. W środku balonika znajduje się węglan sodu. Kiedy przechylę balonik, wszystko zacznie buzować. Po zakończeniu reakcji widać, że balonik częściowo napełnił się. Napełnił się dwutlenkiem węgla. Do wykonania tego doświadczenia potrzebujemy naczynie, szklankę lub słoik, ocet i jajko. Do naczynia wkładamy jajko i zalewamy octem, tak żeby jajko znalazło się pod powierzchnią. I zostawiamy na 24 godziny. W krótkim czasie możemy zauważyć, że skorupka, która była na jajku, odrywa się i leci w górę. Po 14 godzinach możemy zobaczyć, że gdybyśmy oświetlili jajko latarką, widać by było żółtko. Po 24 godzinach wyciągamy jajko i opłukujemy je wodą. I to jest koniec doświadczenia. Skorupka jajka zawiera sole, które są odpowiedzialne za twardość skorupki. W reakcji z octem wydziela się dwutlenek węgla, dlatego po zaleniu jajka octem pojawiają się bąbelki. Węglan ze skorupki w wyniku reakcji przekształca się w dwutlenek węgla i wodę. Dlatego też skorupka jajka się rozpuszcza, a błona pod skorupką staje się gumowa. Po 24 godzinach jajko wygląda w ten sposób. Teraz musimy zdjąć ostatnią warstwę, która została. Schodzi ona bardzo łatwo. Jajko wygląda tak. Po 24 godzinach jajko jest bardzo sprężyste. Można się nim bawić jak kauczukiem. Odbija się bardzo dobrze. Co się stało, gdy rzucaliśmy nim z dużej wysokości? Dzisiaj będziemy gasić płomień za pomocą dwutlenku węgla. To jest soda. Tą sodę tutaj wsypujemy. Ona się tu znalazła. To jest kwas solny, który wlewamy i powinien wytworzyć się dwutlenek węgla. Teraz widzimy, jak śmieszna, dziwna pianka z kwasu solnego zatopiła świeczkę, ale przed tą pianką dwutlenek węgla zdążył ugasić naszą świeczkę. W zlewce, jak można zauważyć, utworzyła nam się słupka węgla.
Teraz przykryć świeczkę. Jak widzimy, cały tlen się wypalił, przez to świeczka zgasła. I jak widać, właśnie wciąga wodę. Jak sprawdzimy ten odczyn? Mamy tutaj sok z czerwonej kapusty, który posłuży nam jako wskaźnik. A to porcelanowe? Po lewej stronie, co to takiego? To jest charakterystyczne naczynie z dołkami, do których nalejemy podane substancje. I wskaźnik, rozumiem. Thank you.
Ciepłą, a tutaj właśnie mam zimną i tutaj mam naszą sól. Wsypuję taką samą ilość soli do jednego naczynia i do drugiego i następnie mieszam. Tutaj mamy wodę z... może inaczej, tutaj jest woda, która jest właśnie letnia, a tutaj mamy tą gorącą wodę. I za 5 minut przyjdę z rezultatami. Po 5 minutach możemy zauważyć rezultaty i mniej więcej takie, że w ciepłej wodzie sól się zupełnie rozpuściła i nie ma tutaj dosłownie nic, a w wodzie zimnej ta sól nadal tutaj jest. Stało się tak, ponieważ żeby sól się rozpuściła, jest potrzebna jej energia bądź właśnie ciepło. I przez to, że energii tutaj za bardzo nie mamy, a jak już to właśnie energia jest w wodzie ciepłej, jest jej o wiele więcej niż tej zimnej, to no dlatego te drobinki soli, te kryształki soli się rozpuściły szybciej w wodzie ciepłej niż w wodzie zimnej. Dzień dobry. W tym doświadczeniu będziemy potrzebować mleko, detergent, w moim przypadku jest to płyn do mycia naczyń, barwniki, patyczki higieniczne oraz jakieś naczynia. Najpierw wlewamy mleko do naczynia. Następnie wlewamy barwniki. Teraz moczymy patyczek higieniczny w płynie do mycia naczyń. Następnie zanurzamy go w mleku. Jak widać, detergent spowodował napięcie powierzchniowe, dlatego barwniki odepchnęły się. Po odczekaniu minuty zapalamy zapałkę i jednocześnie gasimy świeczkę, przykładając łyżkę do knota. Nad knotem unosi się dym. Następnie należy przyłożyć do unoszącego się dymu zapaloną zapałkę w odległości kilku centymetrów od knota. Obserwujemy, że za pomocą dymu iskra jest przenoszona do knota. Wniosek? Dzieje się tak, ponieważ po zgaszeniu płomienia świecy jeszcze przez krótką chwilę rozgrzany wosk na świecy paruje. Te opary są bardzo łatwopalne. Dlatego, gdy przesunie się do dymu zapaloną zapałkę, płyn z zapałki zejdzie, jak po niewidzialnym lącie, do świecy i ją na nowo zapali. Witam wszystkich na pokazie mojego doświadczenia. Ponieważ święta Wielkiej Nocy
zbliżają się wielkimi krokami. Tematem mojego pokazu będzie jajko w roli głównej. Tytuł doświadczenia to gumowe jajko, a więc jajko zalewamy octem i co jakiś czas prowadzimy obserwacje. Na powierzchni skorupki powstają drobne pęcherzyki. Zaczyna zachodzić reakcja chemiczna polegająca na rozpuszczaniu się wapnia. Pęcherzyków jest coraz więcej, powstaje pianka na powierzchni naczynia, jajko jest coraz większe, gromadzi się coraz więcej piany. Po około 2 dniach wyciągamy jajko z octu i płuczemy wodą. Jajko wygląda jak guma, delikatnie je odbijamy i sprężymy tak zwane skaczące jajko. Opuszczamy z wysokości około 1,5-3 metrów i jajko się rozbryzguje. Co się zadziało podczas doświadczenia? W naczyniu zaszła reakcja chemiczna kwasu octowego z węglanem wapnia, w wyniku której powstał octan wapnia. Jako ciekawostkę mogę podać to, czysty octan wapnia stosowany jest jako środek konserwujący oraz utwardzacz tkanek roślinnych. Dziękuję za uwagę i korzystając z okazji życzę wszystkim wesołych świąt Wielkanocy. Dzień dobry. Do tego doświadczenia potrzebujemy dwie szklanki z zimną wodą oraz z ciepłą. Do każdej ze szklanek dolewamy barwnik. Na początku robimy to z zimną. A następnie ciepłą wodą. Każdą z otrzymanej substancji mieszamy. Jak widać, w lewej szklance, gdzie jest zimna woda, woda zabarwiła się. Natomiast w prawej szklance woda zabarwiła się, lecz bardzo szybko odbarwiła się. Przemieszam teraz wodę jeszcze raz, aby pokazać, że sytuacja się nie zmieniła. Do prawej szklanki, gdzie jest ciepła woda, dolewam ocet. Jak widać, woda zabarwiła się. Dlaczego tak się dzieje? Pigment w gorącej wodzie rozpuszcza się dużo szybciej i lepiej niż w zimnej, aż do tego stopnia, że woda traci zabarwienie. Dodanie octu działa dwojako. Schładza ciecz i obniża pH. Już samo schłodzenie wystarczy, by pigment znów był widoczny, ale słaby kwas dodatkowo wzmacnia efekt. W drugim doświadczeniu do kieliszka wlewam olej. Następnie do naczynia dolewam zabarwioną wodę. No cóż, wypadki przy pracy także się zdarzają. Do kieliszka wrzucam tabletkę musującą. Z czasem tabletka wprawia bąbelki wody w ruch. Dlaczego olej unosi się na wodzie? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Spowodowane jest to różnicą gęstości obu cieczy. Woda jest substancją cięższą od oleju, przez co zostaje na dnie naczynia i nie miesza się z olejem. Co w takim razie z barwnikiem? Jest on na bazie wody, a co za tym idzie, przenika przez olej i zabarwia tylko wodę na dnie naczynia. To po co ta tabletka musująca? Tabletka musująca wrzucona do kieliszka opada na dno. Rozpuszcza się w zabarwionej wodzie i wytwarza bąbelki z gazem, dwutlenkiem węgla, który unosi się w wodzie i wypycha bąbelki ku górze. Unoszenie się kolorowych kuleczek jest możliwe dzięki wytwarzającemu się dwutlenkowi węgla. Jest on lżejszy od oleju i od wody, więc ulatuje do góry. Gaz ten na powierzchni naczynia utlenia się, a bąbelki spadają na dno.
Do dzisiejszego doświadczenia potrzebujemy octu, łyżeczki proszku do pieczenia, świeczki, szklanki i słoik. Jak wiadomo, aby przebiegała reakcja spalania, niezbędny jest tlen. Więc gdy odetniemy dopływ tlenu do naszej świeczki, świeczka automatycznie zgaśnie. Jak widzicie, świeczka zgasła. Wlewamy nasz ocet. Wsypujemy łyżeczkę proszku do pieczenia. Jak widzicie, nasza substancja się teraz spieniła. Musimy chwilę poczekać. Może mi temu trochę pomogę. Pytanie więc, dlaczego świeczka znowu zgasła? Odpowiedź jest dosyć prosta. Ocet, w którym znajduje się kwas octowy, w reakcji z proszkiem do pieczenia, w którym się znajduje węglan sodu, daje razem dwutlenek węgla. Gęstość dwutlenku węgla jest większa od gęstości powietrza. Jego ciężar właściwy jest większy niż ciężar powietrza. Więc przechylając naczynie, na skutek większej gęstości dwutlenku węgla, dwutlenek węgla idzie na dół i odcina dopływ tlenu od płomienia świecy. Wskutek czego płomień świecy po prostu gaśnie. Blue eye perceives all things conjoined. The past, the future and the present. Everything flows and all is connected. This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth.